jeżeli chodzi o Wolkowa, który jak rozumiem jest także istotną inspiracją powieści, na pewno należy wspomnieć tutaj o tym, co opisuje w montażu, przede wszystkim wszelkie możliwe socjo i techniki szpiegowskie stosowane przez Sowietów po to, żeby opanować rząd tusz w krajach zachodniej Europy i nie tylko. Ale jeżeli już mówimy o Wolkowie, na pewno warto też wspomnieć o tym, że jako emigrant, biały Rosjanin, o wiele łatwiej radził sobie z zagadnieniem, klasycznym zagadnieniem Mackiewiczowskim, powiedzmy, Rosja czy Sowiety. To znaczy dla, podobnie jak pewnie dla wielu innych przedstawicieli emigracji rosyjskiej, nie było problemu, nie było problemu identyfikacji dwóch systemów. Doskonale zdawali sobie sprawę, że co innego było przed lutym 17 roku, co innego było przed październikiem 17 roku i co innego po. Na przykład przyjaciele Mariana Zdziałowskiego, najwybitniejszego antykomunisty polskiego, powiedzmy, z czasów przedwojennych, mówili wprost, że Rosji jako takiej już nie ma. Ale wracając do Wolkowa. Wolków rozpoczyna montaż od bardzo ironicznych scen i bardzo ironicznych opisów. To znaczy zaczyna montaż od opisu, jak mówi, wyjątkowo nazywa ją rosyjskiej flagi, zatkniętej w maju 1945 roku na szczycie Bramy Brandenburskiej. Mówi ironicznie, że co prawda ta rosyjska flaga nie przypomina za nadto flagi, którą znają wszyscy Rosjanie, bo nie ma trzech kolorów, a jeden i dodatkowo jakieś tam znaczki żółte w narożniku. Ale mimo wszystko w tym kluczowym momencie historycznym, który był powiedzmy maj 1945 roku, dla wielu Rosjan, nawet Rosjan przebywający ówcześnie na emigracji, ta flaga symbolizowała starą matkę Rosję. I stąd zresztą wynika decyzja ojca głównego bohatera, czyli głównego bohatera, czyli Aleksandra Psara, o tym, żeby udać się do ambasady sowieckiej z prośbą o przyznanie mu obywatelstwa i możliwość powrotu do kraju. No, ta prośba została oczywiście w pełni przyjęta. Do kraju nie udało mu się wrócić, no ale nie będziemy dalej opowiadać na samej powieści. Skupmy się raczej na Wolkowie i na tym, co miał do powiedzenia. A w montażu opowiada przede wszystkim o technikach sowieckich. Tak, no to jest, można powiedzieć, podręcznik rozpoznawania agentury wpływu. Co jest ciekawe w tej powieści, to tam bardzo wyraźnie widać, jak długofalowe... Wolkow miał zresztą związki z kontrwywiadem. Tak, tak. On wiedział, o czym pisze, bo zawodowo zajmował się rozpracowywaniem sowieckiego wywiadu, sowieckich agentów działających na Zachodzie. I co jest ciekawe w tej powieści, w montażu, to to, że tam widać jak na dłoni, jak długofalowa jest strategia sowiecka przy planowaniu operacji dezinformacyjnej. To znaczy nie działają tylko i wyłącznie w obrębie piasieczki. No tak, zdecydowanie mogą sobie pozwolić na to, żeby planować na dekady, a nie na lata, co w przypadku państw demokratycznych jest związane z cyklem wyborczym. I tam te działania dotyczące głównego bohatera są rozpisane na kilka dekad. Czyli powiedzmy, Trump nie kontynuuje obawy do końca. No tak, zdecydowanie. Oczywiście są pewne działania dotyczące polityki międzynarodowej państw demokratycznych, jak na przykład Stany Zjednoczone, które się
które są niezależne od... No, w wynikach bezupadu geopolitycznego, powiedzmy. No, dokładnie, ale jeśli chodzi o tak bardzo precyzyjne działania, jak na przykład implementowanie agentury wpływu, no to Sowieci tutaj są bezkonkurencyjni. Oczywiście nie wiemy, jak to dzisiaj wygląda w przypadku Chin. Wiemy, że prawdopodobnie bardzo źle. Że bardzo źle, tak, a to się domyślamy tego. Natomiast jeśli chodzi o działania sowieckie, no to wiemy więcej. Tutaj ten model działania jest dosyć dobrze opisany, chociaż wiedza o tym jest słabo przyswajana w szerszych kręgach. No tak, bo montaż rzeczywiście bardzo, bardzo silnie, mocno skupia się na samej technice, to znaczy bardzo duża część powieści po prostu jest poświęcona zagadnieniom wręcz, powiedziałbym, operacyjnym. Tak, tak. Dokładnie. No, Volkov, mając taką wiedzę, tworzył fabułę właśnie przekazując te informacje i no, ponieważ treść powieści dotyczy przede wszystkim tworzenia agentury wpływu i to w kręgach intelektualnych, bo powiedzmy, jeśli u nas, na tym naszym podwórku przyjmiemy, że Bolek, czyli Wałęsa, pełnił rolę również agenta wpływu, tak można, no w zasadzie można go tak zakwalifikować, że był to agent wpływu. Nie, sugerujesz, że Bolek był intelektualistą. Nie, właśnie, znaczy no, jako mędrzec Europy to musi być intelektualistą, nie ma wyjścia. Ale właśnie chcę zwrócić uwagę na tą różnicę, że w przypadku tych ruchów robotniczych tutaj w Europie Środkowej agentura wpływu była plasowana wśród, no siłą rzeczy wśród klasy robotniczej, wśród robotników takich właśnie, takim agentem wpływu był Wałęsa według mnie. Natomiast na Zachodzie ta agentura była plasowana na poziomie właśnie inteligencji, na poziomie literatów, dziennikarzy, polityków. No i tą stronę działalności agenturalnej, działalności agentury wpływu opisuje Volkov właśnie w swojej powieści. Co jeszcze można by powiedzieć o Volkovie i jego montażu, to wydaje mi się bardzo istotne to, że on jako pisarz powieści, co prawda związany w jakiś sposób z kontrwywiadem francuskim, dysponował niebywałą wiedzą czy zdolnością przewidywania wydarzeń. Poczynając powiedzmy od nazwiska, które pojawia się w powieści, Sun Tzu, sztuka wojenna, co wydaje się pewnego rodzaju ewenementem, bo jeżeli dobrze powiedzmy orientujemy się w powiedzmy literaturze tego okresu, no to Sun Tzu opisany jest dopiero w książkach, w książce Golicyna, Nowe kłamstwo w miejsce starych. Przedtem żaden powiedzmy pisarz opozycyjny, niepowiązany z wywiadem, o Sun Tzu za bardzo nie miał pojęcia. Mimo że jak pisze autor powiedzmy tego wydania, to jest wydanie angielskie, książka pojawiła się na Zachodzie pod koniec XVIII wieku, została przetłumaczona na francuski. Podobno miał ją czytać nawet sam Napoleon, ale później przez w zasadzie 150 lat została kompletnie na Zachodzie zapomniana i właściwie zaczął o niej pisać po raz kolejny dopiero Golicyn. Natomiast druga strona, czyli komuniści sowieccy, chińscy czy NRD-owcy doskonale znali jakby książkę i powiedzmy to, co Sun Tzu w tej książce zawarł. I posługiwali się w swojej praktyce
agenturalnej czy szpiegowskiej z ogromnym skutkiem, co później dokumentuje Golicyn. Z jakichś powodów Wołkow doskonale zdawał sobie z tego sprawę. W 1982 roku, w którym to roku książka Montaż została wydana, zdawał sobie z tego sprawę zapewne znacznie wcześniej. Zachodzi zasadnicze pytanie, skąd czerpał tą wiedzę? No właśnie, i tutaj kolejne pytanie się nasuwa. Kim był Golicyn? Żeby widzom przybliżyć może trochę tą postać, bo ona zdaje się jest, albo jest, jeśli w ogóle ktoś o niej słyszał, to w kontekście raczej negatywnym, a najczęściej przypuszczam, że nasi widzowie nie będą w ogóle kojarzyli tego nazwiska. No to warto może znowu wrócić do książki Wołkowa Montaż, do pewnej niewiele znaczącej sceny, która dzieje się w kinie w Paryżu, gdzie narrator opowiada o swoim głównym bohaterze jakąś tam historyjkę. Konkretnie chodzi o to, że główny bohater musi zgubić tak zwany ogon, potencjalny ogon kontrwywiadu francuskiego, ponieważ ma ustalone spotkanie ze swoim oficerem prowadzącym sowieckim. W tym celu udaje się do kina i w tym kinie ogląda film pod tytułem Topaz. Hitchcocka. Film nakręcony w 1969 roku. Film cieszący się bardzo dużym powodzeniem. Co interesujące, film nakręcony na podstawie powieści, a z kolei powieść odnosi się bezpośrednio do pewnego tajemniczego agenta KGB-sty, który w roku 1961 w grudniu decyduje się na opuszczenie sowieckiej ambasady w Helsinkach i przejście na stronę amerykańską. I tym oficerem zupełnie nieprzypadkowo pojawia się także w powieści Wołkowa jest właśnie Anatolij Golicyn. Czy Golicyn był ci znany w momencie pisania książki? Tak. Oczywiście. Jak zacząłem pisać Punkt Lagrange'a, to Golicyna przeczytałem już kilkakrotnie. Nie mogę sobie przypomnieć, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że pierwszy raz o Golicynie przeczytałem w takim artykule podpisanym przez Józefa Darskiego, czyli Jerzego Targalskiego. To był artykuł z lat 80. Ja na niego wpadłem, to był jakiś plik PDF w internecie, go znalazłem. Ja czytając pierwszy raz Golicyna, początkowo dosyć sceptycznie podchodziłem do tego, o czym on pisał, dlatego że pierwsze rozdziały New Lies for All dotyczyły zjawisk i państw, których historia była mi obca, to znaczy nie byłem tak bardzo, nie miałem takiej wiedzy, żeby zweryfikować to, co on pisał tam. Natomiast w momencie, kiedy doszedłem do jednego z końcowych rozdziałów, w którym Golicyn pisze o tym, co się wydarzy za kilka lat w PRL-u, no to wtedy zacząłem robić kwadratowe oczy, bo rzeczywiście te wszystkie jego prognozy, które on zawarł w tym rozdziale, się sprawdziły i to sprawdziły się w 100%. Te wszystkie jego przewidywania dotyczące na przykład powstania fałszywej opozycji i tego, że tak zwanej koncesjonowanej opozycji, i tego, że komuniści podzielą się władzą z tą wyselekcjonowaną grupą tak zwanych opozycjonistów, no to on to pisał powiedzmy w pierwszej połowie lat 80., gdzie nikomu jeszcze się nie śniło o Gorbaczowi i jego nepie zwanym pierestrojką. No i od tego momentu zacząłem na Golicyna zwracać baczniejszą uwagę. Przeczytałem tą książkę jeszcze raz. No i zacząłem szukać informacji
na ten temat i przypuszczam, że z tego powodu trafiłem na witrynę wydawnictwa podziemnego. Bo szukając w internecie hasła Golicyn, jeśli chodzi o polskie strony, to wydawnictwo podziemne jest chyba na pierwszym miejscu. Być może, nigdy tego nie sprawdzałem. Natomiast wracając do samego Golicyna, może zostawmy wydawnictwo, samo wydawnictwo na później. Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób on czerpał informacje, w jaki sposób budował, powiedzmy, świat przedstawiony w tej absolutnie niezwykłej książce, którą naprawdę gorąco polecamy, czy to będzie wydanie angielskie, czy być może wydanie polskojęzyczne. Wracając do Golicyna, warto przyjrzeć się zagadnieniu, skąd wzięła się szczególna wiedza Golicyna, z którą przyjechał na zachód, jakie były jej korzenie. Otóż Golicyn już jako bardzo młody człowiek, ale już oficer KGB, wraz z kolegą padli na pewien pomysł na zainicjowanie pewnych reform w obrębie wywiadu sowieckiego. I ten ich pomysł został oceniony na tyle pozytywnie, że zostali w cudzysłowie zaproszeni na sam szczyt sowieckiego aparatu, czyli na Kreml. Mieli spotkanie z Józefem Stalinem w obecności Berii i tam przedstawili swój projekt. Niestety niewiele wiadomo na temat tego, czy projekt został w jakikolwiek sposób wykorzystany. Natomiast wiadomo, że w drugiej połowie lat 50. Golicyn trafił do takiego wąskiego kręgu, specjalnego tajnego kręgu w obrębie całego aparatu KGB. I ten specjalny krąg odpowiedzialny był za przygotowanie nowej agenturalnej strategii na najbliższe lata, czy dziesięciolecia. Tam wówczas pierwsze skrzypce odgrywali Mironow i Szelepin. I wówczas Golicyn, który jak gdyby z pewnym już postanowił o swojej dezercji, o tym, że przechodzi na stronę zachodnich demokracji, będąc uczestnikiem tej tajnej organizacji, w obrębie tajnej organizacji, zaczął kolekcjonować maksymalną, jak tylko się dało, ilość informacji na temat wywiadu sowieckiego, całej agentury na Zachodzie. Po czym w momencie, w którym nadarzyła się taka okazja, było to w grudniu 1961 roku, po prostu zaproponował Amerykanom współpracę. Po krótkiej rozmowie, pewnie decyzji centrali, Golicyn został przewieziony do zachodniej Europy, z zachodniej Europy trafił do Stanów. No tam, jak już wspomniałem, uznał, że ten materiał, z którym przyjeżdża, jest na tyle istotny, że wymaga zainteresowania samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jego życzenie potraktowano nieco sceptycznie, czyli jak gdyby do spotkania, powiedzmy, z samym Kennedy nie doszło do skutku, ale bardzo mocno to, z czym przyjechał, bardzo mocno zainteresowało samego Jamesa Angletona, czyli szefa kontrwywiadu CIA, legendy, można powiedzieć, swojej agencji, który nawiązał z Golicynem bardzo ścisłą współpracę i przez szereg lat wspólnie
starali się opracować remedium na to niebezpieczeństwo, które jakby grozi ze strony sowieckiej. Notabene z raczej tragicznym skutkiem, ponieważ w konsekwencji tych działań oraz pewnie działań sowieckich Angleton został zwolniony z pełnionej funkcji, praktycznie zmuszony do odejścia, a Gallison z czasem uznany wręcz za osobę, przynajmniej w części tych kręgów wywiadowczych, za osobę niepoczytalną i całkowicie ignorowany przez środowisko. Tylko zresztą mnie jak gdyby nie zniechęciło do dalszych działań, do dalszej analizy sytuacji na linii Sowiety Zachodni Świat. I od mniej więcej od roku 1968 roku zaczął pracę nad książką, którą tutaj już Państwu prezentowali. Prowadził tę pracę do początku lat 80. z pomocą szeregu przyjaciół, których zresztą nazwiska wymienia w książce. Ale to już było chyba poza strukturami CIA wtedy. Tak, oczywiście. To znaczy on sam Gallison nigdy nie znalazł się poza strukturami CIA. No tak, ale... Miał oczywiście, ale... Tak, ale osoby, które z nim współpracowały, oczywiście albo do CIA nigdy nie należały, albo tak jak Angleton zostały CIA wyeliminowane, mówiąc najoględniej. Aczkolwiek nadal pozostawała aktywna. No i w wyniku tej pracy, w wyniku współdziałania z przyjaciółmi, powstała książka, która, mówiąc najprościej, opisuje rzeczywistość, w której znajdujemy się obecnie. Dodatkowo, mniej więcej 10 lat po wydaniu pierwszej książki, ukazała się druga książka Gallisona, czyli prawdopodobnie mniej znana na rynku polskim Perestroika Deception. Książka wydana przez Christophera Storey, o którym być może też będziemy mieli okazję chwilę porozmawiać. Co ciekawe, książka wydana dopiero w 1995 roku, mimo że jak gdyby sam Gallison uzyskał prawa autorskie, copyright do książki dwukrotnie. O ile dobrze pamiętam, w 1990 i 1991 roku, czyli już wcześniej podejmował starania o wydanie tej książki, uzyskał odpowiednią zgodę władz CIA, bo bez tej zgody ta książka nie miałaby racji, nie mogłaby się ukazać. A mimo tego no, nie znalazł wydawcy dopiero Storey zafascynowany jak gdyby tą książką, postanowił ją wydać. W książce znajdują się memoriały Gallisona z lat, początku lat 80. aż po lata 90. Czyli wiadomo, że w tym okresie jeszcze cały czas był jak gdyby aktywny zawodowo. Taką ciekawostką jest fakt, że czego nie ma w New Lies for Old na przykład, ciekawostką jest to, że w jednym z memorandów pisanym bodaj w 1984, może na początku 1985 roku, przewiduje zmianę na szczytach władzy sowieckiej i pisze wprost o tym, że następnym językiem sowieckim zostanie Michał Gorbaczow. Dochodzi do tego na podstawie już nie tyle wiedzy, którą pozyskał wyjeżdżając do Związku Sowieckiego czy też z Finlandii, no ale na podstawie po prostu analizy sytuacji kraju rad. I tu ja zastanawiałem się długo, na jakich podstawach on dochodził do swoich wniosków. Tu pewną podpowiedzią jest wypowiedź samego Angletona na temat Gallisona, który na posiedzeniu Komisji Kongresu Amerykańskiego wypowiada się na jego temat w samych superlatywach i mówi wprost o tym, że Gallison jest jednym z najwybitniejszych, a być może najwybitniejszym analitykiem
politycznym, jakiego w życiu poznał. To jedna strona medalu. Druga to jest to, że bardzo dokładnie zrozumiał i pojął, na czym polega istota sowieckiego czy bolszewickiego zagrożenia. I te dwa aspekty właściwie składają się na to, że potrafi jak gdyby w pewnym sensie wcielić się w sowieckiego oficera, którym kiedyś był, i najwyższej rangi, i dostarczyć nam, powiedzmy, no, przewidywanie na takim poziomie, no, które zostały ocenione przez jednego z analityków na bardzo wysoki poziom trafności. Mówi się o 93% trafności przewidywań Golicyna. Tu wspomniałbym o czymś, co pewnie też stanowiło inspirację punktu Lagrange'a, a więc o dokonaniach publicystycznych czy analitycznych innej postaci samego Józefa Mackiewicza. No zdecydowanie, zwłaszcza zwycięstwo prowokacji. Czyli dokładnie ta książka, jak gdyby, stanowiła inspirację dla twoich, powiedzmy, dociekań politycznych, czy... Tak, tak. W zwycięstwie prowokacji jest opisana strategia sowiecka widziana z innej perspektywy niż to opisywał Golicyn. Mackiewicz dokonuje analizy pierwszej takiej poważnej operacji dezinformacyjnej. Jeszcze to chyba nie było NKWD, tylko GPU, czyli operacja Trust z lat 20. XX wieku, która miała na celu rozbicie jedności środowisk emigracji białych Rosjan po rewolucji bolszewickiej. I Mackiewicz opisuje tą technologię dezinformacji jako sposób, który Sowieci praktycznie powielają bez większych zmian w kolejnych dekadach. To jest przepis na dezinformację, która jest ciągle skuteczna, dlatego że Zachód nigdy nie wyciągnął lekcji z operacji Trust. Nigdy nie przeprowadzili, zachodnie służby nigdy nie przeprowadziły takiej twórczej analizy tego, co się wydarzyło w latach 20., w jaki sposób Sowieci odnieśli sukces, dlaczego ta operacja była tak skuteczna. No i efekty tych zaniedbań i tej ignorancji są widoczne do dzisiaj. Mackiewicz pisał o tym, to był rok bodajże 62, jak tak. zostało wydane zwycięstwo prowokacji, więc on tam opisuje erę Chruszczowa, sposób, w jaki Zachód reagował na pojawienie się Chruszczowa na scenie politycznej. I co ciekawe, jest obie prace, to znaczy praca Golicyna i Mackiewicza, się wzajemnie w jakiś sposób uzupełniają i no, dochodzą do podobnych wniosków, mimo że obaj wychodzili z zupełnie różnych pozycji wyjściowych. Bo dobrym uzupełnieniem tej metodologii i takie pokrewne myślenie prezentował właśnie wspomniany wcześniej szef kontrwywiadu CIA James Angleton, który dowcipnie na sugestie jakiegoś swojego oponenta, że być może on sam jest sowieckim agentem, odpowiedział, że tej hipotezy nie należy zbyt pochopnie wykluczać. Wracając zresztą na chwilę do Wołkowa, to jest też zdumiewające, że właściwie w jego książce, o której no, mówiliśmy dobrą chwilę temu, pojawiają się fragmenty, no, które no, muszą zdumiewać. Brzmią następująco.
oficer prowadzący głównego bohatera Aleksandra Psara był najmłodszym członkiem Areopagu teoretyków. Jednym z jego zadań było wymyślanie najróżniejszych bzików i aberracji, które ZSRR mówi światu w ciągu kolejnych 20 lat. No, mówimy wciąż o książce wydanej w 1982 roku. Mówimy o bzikach i aberracji, których mamy no, po same uszy w tej chwili. Nie będziemy nawet tutaj wymieniać obszernej listy tych aberracji.